Jest pewna obrzydliwość w oczach Boga, co do której nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że ona jest tak wysoko w kategorii tego, co Bóg nienawidzi. Oczywiście Bóg nienawidzi każdego zła, każdego grzechu, ale w niektórych przypadkach powiedział nam, że czegoś szczególnie nienawidzi. Zaraz wam to pokażę, ale gwoli wstępu Księga Przypowieści. Z Salomona tym razem jest głównym przedmiotem naszych rozważań. Trzeci rozdział zaczyna się tu taka myśl, 29 werset. Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa, mieszkając z tobą. Że to jest coś bardzo podłego, jeśli wykorzystujesz czyjeś zaufanie. On ci zaufał, jest twoim, można powiedzieć, przyjacielem, domownikiem, współpracownikiem, a teraz ty w ramach wdzięczności na Wspak, czyli diabelskiej, knujesz przeciwko niemu zło. To jest ogólne, dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie czy wierzących, czy niewierzących, w kościele, czy poza kościołem. Ale później, w szóstym rozdziale dorzuca. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Tą siódmą, na końcu tej listy obrzydliwości, to jest dziewiętnasty werset, składanie fałszywego świadectwa, to jest szósta i teraz pojawia się siódma. Ostatnia, szczególnie wyróżniona, czego Bóg nienawidzi. Sianie, niezgody między braćmi. Czyli doprowadzanie do tego za pomocą intryk by bracia, tu już jest mowa o wspólnocie Bożej, czyli przenosząc to na warunki Nowego Testamentu Kościoła, na warunek, na obszar Kościoła, Bóg nienawidzi, kiedy robisz rzeczy, które mają skłócić ze sobą chrześcijan w kościele, w którym żyjesz, Bóg tego nienawidzi. A jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?